Sprawy zagraniczne, Infoserwis, Królewska TV, 30 kwietnia 2015 roku. Sprawa wiz w ruchu Polska-USA. Wiąże się nadal upokarzająca sytuacja dla Polaków, którzy mają obowiązek załatwienia wiz do Stanów Zjednoczonych, tak jak Rumuni, Bułgarzy, Serbowie, Bośnia i Hercegowina także. Natomiast wszystkie kraje naokoło nas, które są w Unii Europejskiej, czyli Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja i oczywiście Niemcy, którzy odpowiedzialni są za Holokaust Żydów, nie mają obowiązku wiz do Stanów Zjednoczonych. Wiąże się moim zdaniem ten skandal trwający już tyle lat w 2015 roku z wypowiedzią antypolską, bardzo z haniebną wypowiedzią Jamesa Comey, dyrektora FBI, który dopuścił się 16 kwietnia 2015 roku bezpodstawnego oskarżenia Polaków o udział w Holokauście i w związku z tym jest petycja na stronach Białego Domu, którą można podpisywać. Bardzo prosta do wypełnienia, taki formularz. Podpisało się pod nią w ciągu tych kilku dni już 2850 osób, z tym, że próg zajęcia się, regulaminowy próg zajęcia się sprawą z urzędu odwołania szefa, dyrektora FBI Jamesa Comey w związku z jego haniebną wypowiedzią jest ustawiony na 100 tysięcy podpisów. Także apelujemy do Polonii w USA, w Stanach Zjednoczonych Ameryki o podpisanie się pod tą petycją. Wymaga to odwagi cywilnej, ponieważ służby tajne bezpieki amerykańskiej na pewno inwigilują osoby, które taki podpis elektroniczny składają.